Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Ruined King League of Legends Story. Rzadko to dodaję, powiedziałem to tylko tak naprawdę chyba w pierwszym odcinku i nie zamierzam dość często tego podkreślać, bo wiadomo do kogo należy ta gra i historię, jakich bohaterów opowiada i skąd. Tak więc otwieramy te przejście i lecimy uratować Grahama. Wyczułam walkę z bossem. Jest grubcio. Sara, wystarczy. Siedź miejscu, już prawie koniec. To twoja ostatnia szansa, Jet. Jeżeli oddasz mi Grahama, to masz szansę ujść z życiem. I stracić moją jedyną kartę przetargową? Zabijesz mnie, jak tylko go puszczę. Naprawdę tak uważasz? Czy kiedykolwiek nie dotrzymałam danego słowa? Może słowa po prostu nie trafiają do takich jak ty? Nie widzę tu możliwości pokojowego zakończenia. Gangplank będzie ze mnie dumny. Chcesz mnie zabić? Stań w kolejce! Wątpię. Naprawdę wątpię, że Giepek byłby dumny. What? 1000 HP? I myślę, że ten będzie miał więcej. To jest ta snajperzyca. Poddaj się! Sorry, ja będę fokusował teraz. Ze wszystkiego. Boom! O, ciekawe. Świetnie, jeszcze walczy Yasuo. Dobra, umiarkowana drużyna. Trafię, tylko nakłada każde z należnych wiadomych trucizny, okej. Nie, skąd ten finta? Zadaje obrażenia, przyznaje ochroniarza losu. Aha, to jest buff. Zmniejsza obrażenia otrzymane przez kapitan snajperów o 8, dopóki ochroniarz nie zginie. Aha, okej. Dobra, finty jeszcze nie użyła, więc póki co będę ładował w nią ile mogę. A tu nakładam, zwiększając obrażenia otrzymywane przez cały czas, prowokuje nam kolejne ataki. Hoj, 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 nie ma takiej opcji. Ktoś jeszcze? Dobra, Yasuo, ściągaj sobie to. Wjeżdżaj w nią. Co tam ma na sobie jeszcze? Nie wiem, ale spoko. To koniec. Miałem zamiaru w ogóle używać tego. Tutaj może poczekamy na Ilaoi. Ona będzie kolejna. Coś mi się wydaje, że on by chciał użyć finty. A nie, to jest skoncentrowany ogień, dobra. Jak tak dalej pójdzie, to ona będzie miała... Czekaj, czy ona ma klepnięcie? Ma jeszcze przez dwie tury, świetnie. No to Aleja, pogrączyli serc. Jak tak pójdzie, to nie zdąży użyć ani jednego tego. Wszechświat już cię nie potrzebuje. Ona tej finty nie zdąży wykorzystać, mam wrażenie, zaraz. Dobra, Yasuo ma full HP. Nie, Aleja, szalejąca wichura. Dobra, to myślę nie w szybkości, w mocy. Tego będę tą z tej pogromczyni rozwalić. Wszystko gra. Chyba. Mamy 20. Dalej mocy. Nieważne, gdzie tego użyję, nie zdążę je. Tak jakbym chciał jej tego dać. Dobra, no to w takim razie trzeba odpalić prowokację. No to liczenie. To wszystko, co potrafisz? Serio, z czego to leczenie dostało? A
znienacki, prowokacja, nieprzyjemne krytyki. Nie mam pojęcia, z czego ona dostała to leczenie. Nie, może jakiś mój item dodaje? Aleja równowagi. Nie, ale dawaj, ja waleję mocno. No kurwa, oczywiście ten jest ochroniarzem. No come on! Co, za dużo frajdy? Tak to się robi. To koniec drogi. Nie, obnażone ostrze. Nie, trudno iść w mogę podnieść MF-kę jakimś eliksirem? Wskrzesza. Dobra. Co, zmieni się na MF-kę z powrotem? Nie, nie zmieni. Świetnie. Możesz liczyć na moje ostrze. Trochę fajne, że jakby grał względnie to, że jak jeden cel, jak cel umiejętności zostanie zniknie, no to przeskakuje na inne, żeby nie marnąć umiejętności, no ale no już sądziłem, że chociaż to wróci. Niestety nie wróciło, a szkoda. Nawałnica. On już powinien zginąć. Dalej, no zdychaj. Pięknie. Szkoda amunicji. Słabi ustępują siły. Chyba takie leczenie będzie. Chociaż to mnie zaraz zabić z ognisko, więc niepotrzebnie wykorzystałem ten elixir. Ale też nie trwało zbyt długo. Może innym razem. Bo warto tą lamówkę podnieść. I proszę, pistolety korsarza. No kurde, MF-ka trochę z tyłu z levelem, no ale... Teraz będzie. O, czekaj, odłamek runy. I nowe runy odblokowane, dobra. Za bardzo... cieszy cię rozlew krwi. Bilgewater nie zna pokładów twojego gniewu. Grahamie, wszystko w porządku? Możesz się wydostać? Daj pomogę z tymi sznurami. Lepiej? On jest niemową? Widzimy się na statku. Chyba tak. Co za obłudny głupiec. Miał ambicje, ale brakowało mu siły, aby je spełnić. Ale co powiedział? O gniewie. Nie słucham opinii głupców. Patrzę na to, co mam przed oczami i nazywam to po imieniu. Postawił, co miał i przegrał. Wygląda na to, że wytropiliśmy wszystkich. Wracajmy do doków. Statek czeka. No ale kurde, on trochę miał rację. Jak oporządzić płucorybę? Okej, kolejny jakiś przepis. Cegłów. No, trochę rzeczy jest. Dobra. Umiejętności. Nie wpadło nic. Do ekwipunku mamy te pistolety korsarza. Okej, okay, większe zdrowie mniejsze, większa moc ataku i większa szybkość. Okej, okay, możemy to wziąć. Pierścień wyroczni. Możemy dać MF-ce, czemu nie? Kamienny pierścień, trochę więcej zdrowia i wytrzymałości, ale to mi jest takie trochę zbędne. Ten pierścień daje mi jeszcze więcej do zdrowia, no ale... Tylko za zdrowie to trzymać trochę nieoptymalne. Tutaj mam tego sporo. Tutaj łańcuszek awanturnika z Zeringraf Protektora może?
Mniejsza moc ataku i szybkość, ale więcej zdrowia i większa obrona. To byłoby nawet niezłe. O, albo do ile oj też dać ten ringer w protektora. A nie, proszę bardzo. Bo ringer w protektora, jeśli chodzi o moc ataku, zdrowie i wytrzymałość, jest gorszy od tego łańcuszka. Nie wiem jak, ale jakoś jest, więc... Dobra, niech jest co jest. Runy w takim razie. Przy krytach nakłada podpalenie. Dobra. O. A, dobra, czekaj, bo to nie UMF-ki się odblokowało. Tylko tutaj, za 3 fragmenty leczy najbardziej rannego, gdy zadaje śmiertelny cios, zaczyna walkę z aktywną macką, zwiększa lifesteala, zwiększa od leczenia. Dobra, na razie wpakujemy tutaj. Tutaj zmniejszą do trafień krytycznych. Takie sobie. Dobra, ale ile bym tu potrzebował jeszcze? Bo to chcę mieć, to też. Tutaj to też myślę, że możemy to sprzedawać. Tym bardziej. No i dobra, trochę hajsu zarobione. Mogę już z tej tablicy skorzystać? Jasny gwint! Ja jestem debilem! Boże, ja myślałem, że ten typ mi to da! Congratulations, you played yourself. Czemu nie podszedłem, nie sprawdziłem tej tablicy od razu? No jasny szlak! Dobra, tak, chcę obejrzeć. Witaj przy tablicy z listami gończymy w Bilgewater. Znajdziesz tu gromadę nieuchwytnych wrogów, których najpierw musisz odnaleźć, a potem pokonać. Jeśli znasz cel listu gończego, zostanie on dodany do twojego rejestru zadań. Możesz poszukiwać tych celów podczas przemierzania świata, nawet czasem wracając na stare obszary z nowymi możliwościami. Kiedy cel listu gończego zostanie wyeliminowany, wróć do tablicy z listami gończymi, aby odebrać niepowtarzalną nagrodę za dany cel. Nowe listy gończe będą pojawiać się na tablicy wraz z postępem historii. Malik, przebiegły oportunista, sprawia kłopoty w Szarej Zatoce. Sprzeciwił się woli Kapitan Fortune, zjednoczył ponownie Hardehaki i jakimś cudem czai się w odmętach zabójczej mgły Zatoki. Bylibyśmy niezwykle zobowiązani, gdyby udało się sprawnie usunąć Malika, co odczuliby także lojalni mieszkańcy Bilgewater. Cyk. 6 koron, 275 sztuk złota oraz przypinka protektora. Giffin, hextechowy złodziej. Aha, tu się nie dodaje tak! Czy jest? Nie, dobra, nie, jest dodane. Okej. Okay. Dobra, czekaj, Jordul z hextechowym działem. Niebezpieczny zapadł na jej warsztat, przekonany zakończony są wymowy. Wygląda jak przykłady sobie. Szukam kogoś, kto znał uczytałem po kurczowi. Ostatnio widziana w norach. Tutaj. Ten gdzie? Na barce w dzielnicy portowej. Gorta. A? Aha, dobra, na wyspie cienia. Okej. Okay. Tak myślę, że już zabiłem taką tą, ale to była ta inna, totalnie ta. Brzydwo płetwy behemot. Ciekawe. O, niezłe, niezłe. Do MF-ki jakieś gnaty. Oj, to jest coś zajebistego do Yasuo. Baronowe leże. No ale no, pewnie nie będę w stanie wszystkiego od razu zrobić. No dobra, dodały się nowe listy gończe, więc to mi się bardzo podoba. Dobra, racja. Chyba dostałem coś do ekwipunku. I przypinkę. Moc ataku zamiast za to... Dobra, niech to ma MF-ka. W sumie po co mi pomocy ataku, jak MF-ka jest strasznie papierowa. I praktycznie jak ją fokusują, to ja nie... to ledwo przy ten... Lebo żyje. Załoga zabrana, rzucę dalej, proszę. Dziękować. Lecimy w takim razie. Że ja nie lubię, jak się ten dźwięk tak na chwilę przy tym przytnie.
Dalej znajduje się galon Miss Fortune. Chcesz rozpocząć podróż na Wyspy Cienia? Tak, chcę. Czekaliśmy, kapitan Fortune. To twoja załoga? Chyba tak. Niezła krypa. Jak obiecałam, wspaniały statek. Ale cudowny okręt. Czy ma jakąś nazwę? Jeszcze do tego etapu nie doszłam. To niedawny nabytek. Zechcesz czynić honory? Naprawdę? Ależ nie mógłbym. Braumowi kiepsko idzie wymyślanie nazw. Śmiało. Pierwsze, co przyjdzie ci do głowy. Urocza dama? Braum, ty kobieciarzu. Słucham? Urocza dama. Niezłe. Nie mogę. Dobra, słuchajcie wszyscy. To nie wycieczka, więc nie rozkładajcie się wygodnie. Mamy Harrowing do powstrzymania. A ja mam wyplutego przez morze króla łupieżców do zabicia. I pamiętajcie, od teraz jestem dla was kapitan Fortune. Tak jest, kapitanie. To będzie długa podróż. Dlaczego mam takie dziwne wrażenie, że coś nas zaatakuje? Bo to nie może po prostu spokojny loading i przeprawa. Masz potencjał, ale jesteś nieokrzesany. Jak nawałnica, którą trzeba ujarzmić. Jasuo, pamiętaj, czego cię nauczyłem. Mistrzu, nigdy nie powinienem odchodzić. Jasuo, co ty uczyniłeś? Nie masz honoru? Jone, mylisz się. To nie byłem ja. Ja... Nie było mnie tylko chwilę. Masz czelność kłamać mi prosto w twarz? Nasz mistrz nosi rany, które jedynie twoja broń mogła zadać. Proszę, przepuść mnie! Nie. Wątpię, że z Jonę przyjdzie nam tu walczyć, ale kto wie? Upiorna melodia. Nie przeszkadzaj sobie. Nie przepadam za publiką. No tak, samotny szermierz. Klasyka. Szukałem odrobiny spokoju. I Laoi i inni chwalą twoje umiejętności. Wciąż rozmawiamy o mojej muzyce? Nie znamy się, ale jeśli jesteś tak dobry, jak mówią, przydałby mi się ktoś taki jak ty. Ktoś taki jak ja. Czasem moi wrogowie potrzebują mocnych argumentów. Twoje ostrze pomogłoby w pertraktacjach. Ja już mam zadanie. Powinność wobec kogoś innego. No tak, zaginiona dziewczyna. Nie wiem, ile ci płaci. Ale ja dam dużo więcej. Przysiągłem ją chronić. Dotrzymuję słowa. Nawet jeśli w zamian czeka mnie nędza. Lub śmierć. Jest takie stare powiedzenie. Lękaj się wojownika, który został zhańbiony. Przedłoży bowiem dumę nad rozsądek, odkupienie nad życie. To z Joni. Znam je. Nie mów mi o hańbie. Mówiłam o odkupieniu. Nie obchodzi mnie twoja przeszłość. Pamiętaj o mojej ofercie, niezależnie czy ją znajdziesz, czy nie. Wiedz, że życzę ci powodzenia. Miłej gry.
Braum, coraz lepszy z ciebie żeglarz. Wciąż jesteś na pokładzie. Ha, tak. A woda wciąż jest za burtą. Więc co cię niepokoi? A martwisz się o swój lud? Tak. Braum zgładził wielu wrogów. Ale to, z czym borykają się moi krajanie, ta choroba, pięści i tarcza tu nie pomogą. Podziwiam twoją siłę. Tak, to jedna z najlepszych cech Brauma. W kulturze Buru szanujemy tych, którzy biorą co chcą. Siła to narzędzie. Dzięki niemu możemy żyć chwilą. Domyślam się, że to właśnie taka chwila? Tak. Moglibyśmy odpocząć pod pokładem. Tak. Braum z chęcią dowiedziałby się więcej o religii Buru. Ale na morzu, na tym chyboczącym się pokładzie, Braum trochę się obawia stracić z oczu horyzont. O rany. Musisz wybaczyć, gdy Braum źle się czuje, nadchodzi istna burza, lawina. Przepraszam? Chyba go złapała choroba lokomocyjna. Dziwny z niego człowiek. Lubię go. Okej. Serio? Muszę przypominać o pukaniu? Mamy niedokończone sprawy. Tak, dlatego jesteście na mojej łodzi i płyniemy do piekielnie niebezpiecznego miejsca. Czego jeszcze chcesz? Saya, ja widzę, że cierpisz. Ja cierpię? O, tak. Gangplank wciąż żyje. Nie są to dla mnie najlepsze wieści. Ale tym razem zabijemy go jak należy, a wtedy poczuję się lepiej. Wiem, że zrobił coś niewybaczalnego, ale podkreślam, że śmierć Gangplanka nie jest dla mnie najważniejsza. Chcę powstrzymać Harrowing. Ale Harrowing to jego sprawka. Sama widziałaś to w wizji. Sara, służę matce węży. Ona ma plany wobec każdego z nas. Chcę, bym ocaliła Bilgewater, ale nie powiedziała, jak mam to zrobić. Bogini jest dla mnie najważniejsza. Jeszcze nie wiem, jak wpłynie to na naszą misję, ale chcę, żebyś wiedziała, że mamy różne cele. Próbuję uszanować twoje przekonania, Ilaoi. Może masz dobre intencje, ale on zabił moją matkę. Ja wiem. Bogini ześle mi wkrótce kolejny znak, jestem pewna. Ale do tego czasu... Co jest? Na pokład! Już! No nie, wykrakałem z tym atakiem. Kapitanie, płynie ku nam jakiś wściekły olbrzym. Przygotować się na uderzenie? Trochę zaspokojnie, że to powiedział, no ale dobra, co to jest? Co to za jakiś wąż morski? Spuśćmy nieco pary. Pełzacz! Okej. Tak, dokładnie tą umiejętność chcę wykorzystać, gra. Naprawdę. Pif paf! No. Zyskuje ładunek szału przy trafieniu, zwiększając moc ataku o 5% na jeden atak. Okej. Okay. Dwa punkty. Aha. Ja to mówię, jeszcze to ładuję, co jest najlepsze. Yeah.
panie Wiasło? Czy może Villaoi? Panie Villaoi, co? Okej, okay, FMF-kę też może być. Kurde, chcę coś tam dopowiedzieć wcześniej, ale nie pamiętam co. A, Yasuo! Mam się, że on zostanie w Bridgewater, bo lorowo to on wrócił do Ioni i dzięki temu, że pojawił się na procesie Riden, to zostało oczyszczone z zarzutów. To ciekawe, co się dalej stanie. Dobra, to nie, to będzie bez sensu akurat. To masz 14 ładunków tego? Yasuo, trzymaj. Tylko będzie, że on to zdąży, że on zdoła to przeżyć. Czy on też przygotował teraz? No, co rzuca, co rzuca? Wyzwolenie. Chcę dalej walczyć. Zajebiście. Kraczasz w objęcia matki. Zajebiście! Jeden cios, ja tu nic nie zrobię. No i Lois sama tutaj nic nie zdziała. Nie mam jakiegoś grupowego podniesienia. Mniejszy eliksir wskrzeszenia. Czy to jest osobne, jak to jest jedno to samo? Yasuo, wstawaj. To jest chyba pierwsza walka, w której jestem wręcz zmuszony, aby wykorzystać te eliksiry w taki sposób. Dość tego! Nerka też wstawaj. Dobra, atakuje, czy się do czegoś będzie przygotowywał tylko? Nie zazna spokoju. Kurwa, obviously. Teraz poznasz prawdę! Czy ja mogę? Nie, oczywiście, że nie mogę mu tego ściągnąć, bo oczywiście byłoby to za proste. Klepnijmy go. Atakuje czy się przygotowuje? Przygotowuje się. Dobra, to... Czekaj, co on chce rzucić? Niszczycielka dłuba, no to przy dobrych wiatrach walnie w Ilao. Dobra, nieważne w kogo walni, ta osoba padnie. Dobra, Yasuo, wstawaj. Czy chce aleje? Nie mam macek, więc tutaj nic nie zdziałam. Leczenie takie sobie. Więc nie mam... A, dobra, nie mam tego. Ty się w ogóle starasz? Tu. Villaoi, proszę. Jeszcze nie jest mój czas. Pięknie, to mi się podoba. Dobra, tutaj. Wykorzystuję to pusto. W tym rozrachunku to wychodzi lepiej. Śmierć jest niczym wiatr! Zawsze u twojego boku. Ja tam gdzieś podni po prostu jestem. Dobra. Jeden strzał MF-ki powinien teraz to wszystko załatwić. Ale ja... Dobra, tutaj się nie uda. O, ale z tym się uda. Bo nawet falę i mocy będę wykorzystać. Tutaj mgła. Tutaj... Okej, dobra, to jest bez znaczenia. YOLO! Dotrzyj na wyspy cienia. Może to jest jakaś kpina, ale jak potężny ten wróg musi być na najwyższym poziomie trudności? Zawkowa łódka, mała replika syreny statku Miss Fortune, mętne oko pełzacza głębinowego.
wielokrętów, jednak to oko przypomina, że nastał okres jego straszliwych rządów. Można je sprzedać za 8 koron. Krakeni atrament, wzmocniona gruba skóra. Zajebiście. Naprawdę, po prostu cudowne. Ha! Prawdziwy lud, makler. Walczcie dalej! Nie zabije nas ta pokraka! To jeszcze nie koniec! Elo, Pajta uratował dupę! Mordo, czemu w trakcie walki nie dołączyłeś? Jedyna rzecz, za którą jestem się wkurzony. Ale kurde, wbitka świetna. Jeszcze ten... Kapłanko z doków. Przez ciebie usłyszałem w głowie nowy głos. I jeszcze muzyczka z jego teamu. Poddałam cię próbie. Matka węży uznała, żeś godny. Godny. Nadchodzący mrok pochłonie wszystko. Uciszyłaś je. Te głosy. Więc twoje przybycie nie jest przypadkowe. Rozpruwacz z krwawego portu. Tak, a ty skąd to wiesz? Moje ofiary. Nazywam się Pike. Rozpruwacz z krwawego portu na moim statku? Chyba zmienię zdanie co do naszej umowy. Sara Fortune. Wiem, jak się nazywasz. Zabiłeś wielu porządnych ludzi. Wyświadczyłabym światu przysługę, patrząc cię na miejscu. Możesz spróbować. On jest wybrańcem. Jest nieumarły. Dokonuj lepszych wyborów. Widziałem prawdę w głębinach. Krew w wodzie. A jedno z imion na mej liście jest najwyraźniejsze. Jakie imię? Gangplank. Głębiny pragną jego krwi. Ten głupiec narobił sobie potężnych wrogów. Jest ich cały statek. Od razu rozpoznam przydatną broń. Chyba, że zechce zabić mnie we śnie. To co ty na to? Akceptuję twoje warunki. Chwilowo. To niezwykle ekscytująca wyprawa. Yeah! Piękne. Piękne wejście. Ale naprawdę, dlaczego Pike tak jak Yasuo nie wskoczył w trakcie gry? W sensie w trakcie walki. On by tak mógł pomóc. Też na przykład wiecie, że Yasuo by padł i nagle wyskakuje Pike! Też na tej cutscence, ale wyskakuje, zadaje damage, skakuje na ten i lecimy, walczymy dalej. Nie, musiał tak. Dobra, Pike dołącza do drużyny. Obrażenia i osłabienia. Pike, znany harpunnik z doków rzezi w Bilgewater, powinien był umrzeć w żołądku gigantycznego diabła morskiego. Jednak powrócił. Teraz nawiedza zawilgotniałe uliczki oraz zakamarki swojego dawnego miasta i używa nowych, nadnaturalnych darów, by z cieni nieść szybką i okrutną śmierć słabym i rannym kapitanom, którzy trafili na jego listę. Pike to upiór z głębin i potrafi nurkować w płytkie wody, by przeciskać się przez kratę i inne niewielkie szczeliny. W płytkiej wodzie, przepraszam, tam jest. To jest jeden. A dwa, z tego co wiem, to właśnie ten nur w upiorne wody, to co Pike ma na W, to bardziej wygląda tak, że on się zmienia w jakieś drobinki, a nie faktycznie nurkuje. No dobra. Umiejętność w lochu, kościany harpun, pozwala mu wciągać wrogów do walki, zadając obrażenia i zmniejszając szanse na to, że do starcia dołączy ktoś jeszcze. A, okej. Okay. To fajne. Mechanika walki. Pike to przerażający zabójca, który kroczy na krawędzi między życiem i śmiercią. Część wytrzymałości Pike'a przekształca się w moc ataku, co wzmacnia jego siłę rażenia, ale sprawia, że ataki wrogów są dla niego boleśniejsze.
Za każdym razem, gdy pajek trafia krytycznie, ma szansę na aktywację kata, co pozwala mu na plądrowanie wroga, jakby pozostało mu niewiele zdrowia. Wiele umiejętności pajka umożliwia mu ukrycie się. Gdy pajek jest w ukryciu, nie można go obrać za cel i bohater może wtedy atakować z zasadzki, zadając potężne obrażenia. No, tymczasem w pobliżu Wysp Cienia. Gangplank i Treszyk. Cinemati. Chyba tak. Jest czarna mgła. To Tresz się na pewno pojawi. Jest Giepek i jest Tresz. Dobra. Ból, cierpienie, pyszności. Tresz, co ty wyprawiasz? Nie taki był plan. Gangplank, znałeś moją naturę, gdy zawiązywaliśmy sojusz. Te dusze wzmocnią moją magię. Poza tym, to wyspa lojalna wobec twojego wroga, Miss Fortune. Ci głupcy opuścili cię w najczarniejszej godzinie, a teraz umożliwiają ci powrót w chwale. Korona jest zakopana w Bilgewater, tak jak prosiłeś. Świetnie. Nawet teraz przyciąga czarną mgłę. Wkrótce moje macki będą sięgać samego miasta. A co z artefaktami buru? Mam je wszystkie tutaj. Zatem wracajmy do mojego królestwa. Rytuał w końcu może się zacząć. To wszystko za Bilgewater. Mam nadzieję, że kiedy ten demon skończy, będę jeszcze miał czym rządzić. No tak, to jest, jak się zawiera pakty z Treszem. Ale to się nie skończy dla GPK dobrze, coś mi się wydaje. Znaczy na pewno nie zostanie wciągnięte do latarni, bo dalej można nim grać. Nawet, zwłaszcza w skinie zdrajca GPK, który się dzieje tak naprawdę po wydarzeniach z Ruined Kinga, z tego co wiem. Czy w ogóle po zrujnowaniu, więc... Bliska Wyspy Cienia są jeszcze straszniejsze. Czarna mgła będzie tu najpotężniejsza. Tylko bogini wie, co nas tu czeka. Przygotujcie się. O! Czy ja dobrze widziałem? Czy tam była Gwen? Mimo niebezpieczeństwa, musimy skupić się na Gangplanku. Choćby nie wiem co. Każdego można zabić tak samo łatwo. Skąd obawy? Już raz go zabiłam. Okej, okay, Miss Fortune, Yasuo i Pike. Dobra, myślę, że weźmiemy sobie... Braum czy Illaoi? Może Brauma zamiast Miss Fortune. A dobra, czekaj. Tutaj. Yasuo zostanie tak normalnie, a Pukę... dla testu. Zobaczymy, jak będzie się nim grało. Pike dołącza do twojej drużyny. Fanatyk wędkarstwa, serio. Ja będę pilnować tył. Mhm, jasne. Załapkowa łódź. Okej, okay, to jest talizman. Kula wojownika. To można dać ewentualnie do Pike'a. Czy mogę coś u niej kupić? Mogę. Mars Pikiel. Tarcza Dorana, pistolet gorsza Korsarza, miecz płomienia, trybut Willemawa. Wędka i kamienica. Okej, okay, z tego co widzę, to niewiele więcej niż to, co już faktycznie mam. Co nieco... Okej. Okay. Tato wygląda, jakby ją czarna mgła dopadła w jakimś stopniu. Ruby Plotkara, okej. Okay. Aha, okej. Okay. Nie ma nic. To aż szkoda, ale dobra. Tu na spokojnie, myślę,
będzie zapis. Tutaj mięso dla psów. Kolejny fragment fabuły. Zobaczcie, jest tu gdzieś może punkt odpoczynku. Jest takie coś. Sieć teleporterów. A dobra, jest punkt odpoczynku. Dobra, no to ogarniemy to za moment. Co i właśnie? Dawajcie mi pukę. I co? I bym, kurde, pominął. Zobaczmy. Co my tu mamy? Zapewnia kata w przyznaniu śmiertelnego ciosu. Zaczyna walkę z mocą zwiększoną. Przy trafieniu krytycznie nakłada krwawienie. Zwiększa moc ataku o 15%. Zwiększa wytrzymałość. Zwiększa moc ataku o 5. Szansa na kryta o 5. Zwiększa trafienie krytyczne 15% jest w ukryciu. Zwiększa moc ataku, tak ogółem. Ekwipunek. Tu mi nic nie wskoczyło nowego. No poza tą łódką, ale to tutaj muszę sprawdzić. Proszę, dzika flara, łańcuszek, joniański pierścień, podarta peleryna i zardzewiały sztylet. Coś tam Pag już ma przy sobie. Zobaczmy to. Co daje ta flara? Tyle. Kula daje tyle. Szybkość mniejsza, to reszta na plus, więc zamieniamy. Łódka. Unik i trafienie krytyczne podbija. To myślę do Yasuo damy. Bo to mu się naprawdę przyda. Zdrowie trochę spada, ale nieznacznie. Więc trzymaj. Tutaj nic nowego. I tutaj też nic nowego. Dobra. Tego nie mogę pewnie użyć. Stajecie przed jakimś wysłużonym magicznym urządzeniem. Póki co wydaje się, że nie działa. Jednak warto będzie zajrzeć tu ponownie, kiedy wymyślicie, co z nim zrobić. Dobra. Tutaj pewnie kolejne przepisy. Tam jest Gwen, no kurde, to jest Gwen w swojej tej takiej formie lalki. Tutaj co? Ostatnia modlitwa brodatej damy. Okej. Okay. Nie powinno tam być raczej do brodatej damy? Nieaktywny rezerwuar zaklinacza stoi samotnie w rogu ruin. Okej, okay, jakieś kuli potrzebuję. Gdzie oni są? Okej, myślałem, że będzie wróg, ale nie. To jest zwykły ziomek. Stojąca przed tobą istota mgły wygląda na zrozpaczoną. Mamroczy coś pod nosem i kręci w kółko. W ogóle nie zauważa waszej grupy. Wciąż nie wrócili. Ile to już trwa? Czyżby zapomnieli? Zupełnie tego nie. Wszystko w porządku? Przepraszam, zaraz się ogarnę. No, w końcu wyglądam jak człowiek. Jesteś śmiertelnikiem? No, tak średnio. Co tutaj robisz? Po usłyszeniu wyjaśnień co do zadania, jakie stoi przed waszą grupą, istota mgły się uspokaja. Rozumiem. Wybaczcie moje niestosowne zachowanie. Po prostu ostatniego śmiertelnika widziałem wiele lat temu. Albo wieków. Sam już nie wiem. Po krótkiej, dość niezręcznej przerwie ciągnie dalej. Zapewne kierujecie się w głąb wyspy. Jeśli tak, może zechcecie się rozejrzeć za trojgiem moich towarzyszy. Nazywają się Torus, Elora i Karpos. Torus i Elora byli magami w Akademii, a Karpos kucharzem. Wspólnie mieszkaliśmy w tym miasteczku. Jednak jakiś czas temu wszyscy gdzieś zniknęli. Sam bym ich poszukał, ale straciłem poczucie czasu i obawiam się, że jeśli stąd odejdę, nie znajdę drogi powrotnej. Spoko, my się możemy pomóc. Serdecznie wam dziękuję. Obiecuję, że kiedy już wszyscy tu powrócą, znajdę jakiś sposób, aby wam to wynagrodzić. Dobra, zbierz zaginionych mieszkańców zniszczonego portu. No tu, patrzcie. No tu jest Gwen. Ale jakby ona nie powinna teraz gdzieś być pod wodą, po czym w nią... Bo to była cutscence od niej, że ta laleczka, czyli Gwen, była pod wodą, wskoczyła w nią dusza, fragment duszy Izoldy, po czym stała się tą fajną babeczką, która jest w grze z tymi nożyczkami. Na to liczyłem, że będzie nowa rozmowa dostępna.
Okej, spory zasięg ma ten harpun. Dobra, ja sobie już dla siebie sprawdzę skille Pajka, jeśli chodzi o ulepszenia. A z wami widzę się w kolejnym materiale, w którym będziemy zwiedzali Wyspy Cienia. Dobra, ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Ruined King. Cześć! Aha, co to za wspaniały zapach? Ty chcę coś dobrego. O, co za wykwintny aromat. Musisz mnie tego nauczyć. Wybacz, wielkoludzie. Rodzinny sekret. Niewiele więcej zostało mi po matce. Miłość, którą ją darzysz, jest wyjątkowa. Dbasz o jej pamięć. No cóż, była wyjątkową kobietą. Przekonajmy się, czy nie popsułam przepisów. To jest... jest pyszne! Tak dobre jak twój gulasz z druwaska? Lepsze. Cóż, może gdy to wszystko się skończy, pozwolę ci zabrać mój przepis do Freljordu. Nikomu innemu bym go nie powierzyła. Dziękuję, kapitanie. Serce Brauma rośnie. Brzuch też! Ostrzysz broń? Taki nawyk. Ciało jej nie stępi, ale ta czynność mnie uspokaja. Poza tym, szybka śmierć to mój sposób na okazanie litości. Skoro tak mówisz? Próba. Zastanawiasz się, jak ją przetrwałem. To prawda. Jakie to było uczucie? Czy słyszałeś Matkę Węży? Słyszałem. Nieznany mi głos. Walczył z tymi, które słyszę zawsze. Krew i dym. Płynna czerń. Ciężkie brzemię, inne niż do tej pory. Nowe powołanie. Może wyjaśni... To minie. Jak wszystko, co żyje. Jestem ciekawa, czy masz rację. Nie obchodzi mnie, czy mam.